18 lutego około godziny 19 doszło do tragicznego wypadku w Ostroszowicach przy wjeździe od jodłownika. Na wysokości fabryki mebli kierujący samochodem marki Ford potrącił pieszych, kobietę i mężczyznę, którzy ponieśli śmierć na miejscu. Jak wynika z wstępnych ustaleń, 31-letni kierujący Fordem, wyjeżdżając z boku drogi w nieoświetlonym miejscu, uderzył widzącej środkiem jezdni 41-letnią kobietę i 52-letniego mężczyznę. Niestety piesi ponieśli śmierć. Kierujący pojazdem był trzeźwy. Będąc na miejscu, prokurator podjął decyzję o zabezpieczeniu zwłok do sekcji, a pojazdu do badań. Śledztwo w tej sprawie prowadzić będzie prokuratura rejonowa w Dzierżoniowie. Jednocześnie chciałbym zaapelować, aby w porze, gdy ograniczona jest widoczność, posiadać elementy odblaskowe dla własnego bezpieczeństwa. Miejsce zabezpieczali strażacy z OSP z Ostroszowic i z Państwowej Straży Pożarnej ze Świdnicy oraz z OSP ze Świebodzic, ponieważ nasi strażacy pracowali przy innych zdarzeniach i pożarach. Droga była nieprzejezdna przez około 5 godzin.